Siemano widzowie, jestem Adamowski i dzisiaj nie bez powodu widzicie za mną tą ścianę, na której już nie ma niestety biblioteczek. Nie ma biblioteczek właśnie z tego względu, że postanowiłem w dzisiejszym odcinku, abyśmy zrobili razem Enchanting Table. Jedynym kłopotem to jest to, że nie mamy właśnie tego stołu do zaklęć, ale mamy biblioteczki. Mamy dwa diamenty, na które nam się to na pewno przyda. Tylko nie pasuje mi to, no że tak naprawdę to nie mam tego obsydianu. Może Adamek Gaming będzie miał, kto wie. Ale dobra, postanowiłem również po długich namyśleniach i tak dalej. Czekajcie, prześpimy się. Postanowiłem również, że nie będzie on stał tutaj, tylko tu będzie stał, po prostu w tym miejscu. Natomiast stojak damy tutaj. Więc zrobimy taką szybką zamianę. Czekajcie, jak to się zabije. A, dobra, mamy stojak na zbroję, okej. No i ten stojaczek sobie zmienimy, żeby on stał właśnie w tym miejscu, okej. A tutaj właśnie będzie ten nasz enchantnik. Będzie to na 30 level jakby, czyli no dość grubo widzowie. W ogóle przed startem chciałbym was poprosić o pozostawienie łapki w górę pod tym filmem. Dla motywacji mam nadzieję, że 15 łapek wbijecie pod tym filmem. Zostawcie również suba na tym kanale, czyli ten czerwony guzik kliknij, aby stał się szary. Zostaw również dzwoneczek, aby powiadomienia ci przychodziły o nowych filmach. Dla mojej motywacji, a na 200 subów robimy fajny specjal, więc warto subskrybować. Same plusy, nie ma minusów. No i zapraszam również na Discorda. Macie link w opisie, więc serdecznie zapraszam. A my już zaczniemy sobie budować. Czekajcie, ja sobie wezmę z jedwabnym dotykiem, żeby nam od razu ta biblioteczka wylatywała. I trzeba sobie przemyśleć. Tak. I przy ścianie zrobimy teście. Ogólnie te okno będę musiał zlikwidować. Więc możemy to zrobić. Ponieważ nie będzie ono nam potrzebne, a tutaj żadnych widoków też praktycznie nie mam. Najlepsze widoki są za to na pierwszym piętrze, więc tu można sobie zabudować. Zostawmy, a później sobie zostawimy jakieś latarnie. No to tu mamy 3 i teraz tu również 3. Okej. I teraz drugie piętro. Coś tak... Nie, źle zrobiłem. Ponieważ ten muszę zamienić, żeby on stał tutaj. I niby to już mamy zrobione, więc teraz będziemy jedynie musieli sobie zrobić enchanting table, tak? Sobie dajmy pochodnie tu. No a tutaj nic nie będzie, no. Okej, czyli tak to się prezentuje pod schodami. No okej, ciekawie wygląda. Więc ja już zawalam do domu Adamka Gaminga pożyczyć 4 obsydiany. Widziałem też chyba, że on wziął nasze itemy, też, znaczy się wziął nasze itemy z tej skrzynki. O, creepery. Z tej skrzynki. Co? Co tu był? Szkielet? Aha, okej. Właśnie on wziął nasze wspólne itemy, więc to są nasze itemy. Czyli możemy sobie brać, kiedy chcemy. Mamy 2 diaksy, okej. O, on też ma 2 diaksy. On ma enchanting table, a ja se zrobię osobne. Nie, to nie dotyczy. Co on tu jeszcze ma? A, nic, dobra. Czyli tak to mamy wszystko chyba. Jedynie teraz będzie trzeba zrobić ten enchanting table. Ogólnie porobiłem, widzowie, książeczki. Miałem papier, bo na live'ie robiliśmy. Piszcie w ogóle w komentarzach, czy się live wam podobał. Robiliśmy na live'ie papier, szukaliśmy. I zostało mi tylko ich 26, bo robiłem książki i właśnie biblioteczki tworzyłem. Dobra, mamy crafting. I z tego co pamiętam, to się robiło enchanting table w taki sposób, że tu jeszcze co ja musiałem dać? A! Książeczka! Okej, dobra. I mamy stół do zaklinania. Let's go. Dajmy sobie go tu. O! O, patrzcie to. Patrzcie to. Wow. Dobra, i? Czekajcie, lazuryt? Ej, bo kurde, bo nie mamy książki. Czekajcie, ja sobie szybko skoczymy z Januszem oczywiście
sobie skoczymy do tam do naszej zagrody na zwierzątka i do krów, żebyśmy mogli sobie ogarnąć skórę, nie? O, tu jest jakaś krowa, to chyba nie będę musiał. Czy będę musiał? Zobaczymy, przekonamy się. Cyk. O, nie muszę, okej. Nie muszę. To zawalamy. Okej, tu było wejście. Patrzcie, jakie my mamy kozacki temy, nie? Jedynie trzeba będzie iść do przede wszystkim netheru. No, żeby po prostu ogarnąć sobie... Nie, jeszcze nie. Żebyśmy sobie ogarnęli, no właśnie netherite. Bo chciałbym sobie poulepszać wszystkie te zbroje. Mamy wydajność 3, na live też zrobiliśmy. I dobra, czekajcie, pomału. Ja chciałem zrobić książeczkę. To książeczkę. O, mamy dwie nawet. To zrobimy dwie książeczki zatem. Pięknie. I teraz lazuryt i książeczka. Więc czekajcie, ogarniemy sobie jeszcze dzisiaj poziom i jakąś książeczkę sobie zrobimy. Czekajcie, czy ja mam jakieś jedzonko? Czy mam jakąś pszenicę? To jest bardzo dobre pytanie. Weźmy pszenicę. Albo jakieś marchewki. No to jest niemożliwe, że my nie mamy żadnych... No dobra, mamy pszenicę, ale tego jest bardzo mało. Marchewy jakieś są. No nie ma niestety. Więc no po prostu do wioski zawalamy, nie ma innego wyjścia. Sobie szybko ten level trzeba nabić, pozabijamy i przy okazji sobie jeszcze jedzonko zdobędziemy. Więc, o kurde, czekajcie, jakoś pomału biegnę, o już dobrze. No to idziemy do naszego Janusza, konika. I ogarniemy sobie po prostu tutaj, no te jedzonko i tak dalej. Cave'y mamy też w miarę pozwiedzane. Czekajcie, Janusz, czy ty to zjadłeś wszystko? Dobra. Bo ja przez przypadek, ja jestem nieogarem. Dobra, lecimy Januszem. Dawaj Janusz. Let's go. Okej, widzimy nasze zwierzątka. Tylko najpierw, o kurde, Enderman, co ty tam robisz? Najpierw pójdziemy sobie po jakiś tutaj golem. Aha, czemu ty jesteś zniszczony? Nie wiem, ale dobra, żyje jakoś ta wioska. No to te marcheweczki sobie pozbieramy. Pięknie. Ziemniaki niepotrzebne. Okej, czyli dobra. Marchewki jak najbardziej są w użytku. Ile mamy? 27. Powiem wam, że jakoś super dużo to nie jest, ale jednocześnie zbyt mało to nie jest. Dobra, wiecie co? Ja sobie pozwolę to zabrać chyba. Ja sobie to zabiorę, te książeczki. Adamek Gaming, ty tam masz też, możesz sobie ogarnąć. Tu tylko po prostu trzciny trzeba zbierać, a nie jakieś. Tu nie ma żadnej dramy. Ja sobie to wezmę, bo chciałem sobie to jeszcze bardziej choćby rozbudować, no nie? Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Tutaj ci nawet zostawię i ci, nie wiem, dorzę ci tam coś. Jedynie co powiem, że mogę to raczej siekierą robić, ale tak to jedwabym dotykiem będę miał od razu te biblioteczki, a no po prostu, no jakoś tak to robię. A to tak to diamentami mogę naprawić nawet, więc to mi nie żal. Idziemy sobie pozbierać pszenicę, widzowie. Okej, tu, ole, pszenicy, dużo, yo. Kto się tym zajmuje? Ten rolnik to w ogóle tym naprawdę nie zajmuje, bo to jest dużo tego. Weźmy sobie. Cyk. Poszczególne. No i tutaj też po sobie pozbieramy. Tak, i teraz możemy jednocześnie sobie zasadzić. Mamy staka nawet, widzę, więc to jest bardzo dużo. Tu jest właśnie pszenica. O, tu też coś jest, okej. No i... I co wam powiem? U mnie wszystko git. O, noc nadchodzi, dobra. Czekajcie, to sobie wypieprzę, bo to mi jest totalnie niepotrzebne. Myk i myk. Okej.
Mógłbym się przespać, nie? Kurde. Okej. Ogólnie mógłbym się przespać, to prawda, więc się prześpimy. Tutaj możesz sobie ten crafting wziąć, stary. Jaki crafting, co ja gadam? I no po prostu, kurde, ja tutaj... Zabieram im łóżka, się prześpię, bo ja nie chcę nocy. Okej. Patrzcie w ogóle, jak ten domek pusto wygląda, nie? A to jest chata. Po prostu to będzie legendarna chata. Okej, dobra. Tu jest bibliotekarz. Tu też się z chłopem trzeba pogarniać. Łagodny upadek mamy na budkach, widzowie. Więc git. O, tu mamy marchewki nam urosły i ziemniaczki. Ziemniaczek to nam nie urósł. To sobie go posadzimy. Marchewki to sobie też mogę posadzić. Dobra, na razie to tak wygląda wszystko. No i po prostu biegniemy. Ej, dobra, Janusz tam grzecznie czeka. To o tyle dobrze, bo nie chciałbym go zgubić. Okej, i no i teraz się zacznie rozmnażanie. Według mnie krowy tu się będzie najbardziej opłacało. Dobra, no to świneczki. Daję wam kolejne życie. Być możecie się rozmnażać. Zostawmy 10. Okej. Zbierzmy sobie level. No jakoś super dużo tego levela nam nie przybyło. Ale to już dobra. Na co się fokusują te owce? Na to? A na to już nie. No to możemy świnki właśnie. Ha, świnki możemy sobie poogarniać. Opla. O. Okej. Czyli bierzemy expa i mamy już 16. No dobra. Ale patrzcie, jaka duża farma, nie? Okej, kolejne exp. Zbieramy. Okej. No i teraz króweczki. Ostatnio krówek ubyło, bo troszeczkę je musiałem pozabijać, więc dzisiaj nadrobimy. Okej. No i co? Tyle? Chyba tak. No dobra. To reszta do owiec po prostu trafi. Expa sobie zebraliśmy i mamy już 17 level. Okej. To jest git. Owce możemy sobie również porozmnażać. Cyk, cyk, cyk. Wszystkie są już porozmnażane. Chyba tak. To zaraz będzie 18 level. Jedynie co, to będziemy musieli, żebym tak powiedział, no niektóre zlikwidować, bo ten level koniecznie potrzebujemy. Dobra. Krówki, chcecie się rozmnażać? Chyba już nie. O Jezu. Krówka? Nie. Ej, gdzie są marchewki? Dobra. No i niestety ten level trzeba sobie nabić. No więc no. Nie będę jakoś super tego popierał, co robię, no ale trzeba. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ale to trochę satisfaction wygląda. Cyk i cyk. Dobra. Zaraz będzie 18 level. Cyk. Tam się jedzonka dużo nazbiera, to o tyle dobrze. Dobra, mamy 18 level. Git. A ty? Dajesz trochę expa? Ha! Czekajcie, bo mi troszeczkę internet szaleje. Dobra, teraz czas na krówki. Wybaczcie. Ja nie chcę tego robić. Chodź tu. Okej. Cyk. Cyk. I cyk. Jeszcze dwie. Cyk. Jeszcze ty. Bo ty jesteś już oberwana. Okej, dobra. No kurde, nie wiem, czy jakoś super dużo tego levela nam zdobędzie się. Mamy mało owiec. Dobra, to już owiec nie będę zabijał. Jak to wygląda? Jak to wygląda? 18 level. Dobra, no. To ja, jedynym moim wyjściem chyba będzie po prostu poszukać jakieś zwierzątka i tego levela troszeczkę nabyć, bo jakoś tak średnio wam powiem, nie idzie.
O tu może kurczaka. Kurak, sorry. Cyk. Ewentualnie sobie moby możemy jeszcze ogarnąć. Ej, to jest dobry pomysł. Ale okej. Na razie tak to wygląda. Torpicimy się, widzowie, jak będzie już noc. O nie, widzowie, w ogóle zgubiłem Janusza. Janusz. Czekajcie, muszę zjeść. Bo w ogóle ten Janusz mi się gdzieś podział. Nawet nie wiem gdzie. Janusz. Ej, gdzie jest Janusz? Ej, serio, gdzie jest Janusz? Ej. Janusz. Co to jest za tunel? To jakiś cave, dobra. Janusz. O, tu jesteś. Kurde, co mnie straszysz? Janusz, wracamy do zagrody. No i kurczę, no za niedługo ta noc się będzie robiła. Znaczy się za niedługo, no jest dopiero środek. No i po prostu będę musiał troszeczkę poczekać. Ale tak to widzimy się, widzowie, w nocy. Tylko sobie zaprowadzimy Janusza do jego domku. O, dobra. Sorry. Czekajcie, otworzymy furteczki. I parkujemy Januszem, dobra. No i mamy po prostu Janusza w zagrodzie, więc nie wiem, ja sobie tu stanę i widzimy się, jak będziemy już w nocy. Dobra, widzowie, mamy 21 level, udało mi się tam troszeczkę zwierzątek pozabijać i widzę, że już właśnie się noc zrobiła, więc w takim razie czekamy na moby. O kurde, o, tu jest już, szkielety tu mamy. Okej, okay. O, owca, chodź tu. Muszę cię zabić. Cyk. Ej, czekajcie, o, dobra. Troszeczkę mobów będę musiał pozabijać. Hop, hop, hop. Okej, okay. Mamy level, tu jest kolejny. Cyk, cyk, cyk. O kurde. Pająk. Dobra. Dawaj tu. Dobra. Kolejny level. Ewentualnie mógłbym sobie jeszcze mob grindera zrobić, nie? Ale to chyba nie zrobimy, bo jakoś tak nie. Nie chce mi się. Okej, to jest jakiś kotek fajny, bym sobie go mógł zatrzymać. Czekajcie, tu mam jakąś owcę. Creepery? Nie chcę. Mam jakieś zombiaki bardziej wolał. Kurde, jakoś internet mi dzisiaj ścina. O nie, to właśnie. No właśnie. Zombiaczki. Tu mamy jakieś zwierzątka. Tu mamy krówkę. Okej. Kurczę, no jakoś tych mobów nie widzę. O, Enderman. Nie, ja bym wolał zombiaka. O, ja. No właśnie nie chcę was jakoś super zanudzać, nie? Bo tak to będzie wyglądało, że po prostu będę się z mobami klepał. No i tak zwierzątka też zabijał, nie? Żeby ten exp dostać. Dobra, no to nie chcę was serio jakoś super zanudzać. No to widzimy się po prostu, jak zdobędziemy już tego expa i będę miał 31 czy jakoś tak. Jeszcze tutaj zombiaczka dobijemy. Cyk, cyk. Okej. No to widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, troszeczkę tego zeszło, szczególnie się skupiałem na mobach, ale już niestety, no jest dzień. I udało mi się 31 level i w ogóle to mi się po prostu zdawało, że to tak długo trwało, ale 20 minut spędziłem nad tym. Dobra, widzowie, mniejsza z tym, budujemy kolejne 15 biblioteczek. Cyk, no i trzecie piętro bym tu zrobił. Hop, 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 hop. No i jeszcze coś w tym stylu. Jeszcze mogę 6. Zróbmy coś w tym stylu, że tu, 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 tu. O, ja już wiem, jak to zrobię, okej. I ta biblioteczka pójdzie tu. Wygląda to pięknie, szczerze. No jest git.
Weźmy sobie tu. W ogóle sobie powywalałem jakieś te niepotrzebne rzeczy. Bo na nic mi to. Książeczki. Okej. Patrzcie to. Ochrona przed ogniem. Ja bym to wziął. Bierzemy to? Ja bym to wziął. To co? 3, 2, 1, go! Mamy to. Ochrona przed ogniem. Żeby zrobić kowadło, widzę, że będę musiał bardzo, 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 bardzo dużo żelaza użyć. Ja gdzieś widziałem. Dobra. Mamy tu. A widziałem gdzieś 3 bloki, widzowie, żelaza. Na bank widziałem. Albo ktoś mnie okradł. Ewentualnie sobie przepalimy. 3 bloki. Były. Nie ma. No, nie wiem. Dobra, ja sobie przepalę. Surowe żelazo. Czy ja gdzieś miałam surowe żelazo? Potrzebuję 3. Oż kurczaki. 3 surowe żelazo. Dobra, mamy węgiel. O, mamy. Tu i tu, dobra. Róbmy sobie 3 bloki. 3. Dobra. Mamy 3 bloki. I teraz potrzebujemy, że patrzcie, damy sobie tu i tu. Mamy kowadło. Okej. Git. Jest bardzo dobrze. Kowadełko. Gdzie byśmy sobie mogli dać? Może gdzieś tu? Dobra. A jak się robi stół kowala? To bym też sobie już samemu ogarnął. Kowal. Stół. Czekaj. O! O, to dobra, to ogarniemy sobie. To bierzemy. Mamy stół kowalski. I damy go sobie w tym miejscu. A więc tego odcinka byłoby już to na tyle. Dziękuję Wam serdecznie wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję Wam się podobało. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!